Witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj omówimy sobie temat propsów w Reakcie. Nie zapominajcie o łapce oraz subskrypcji, a ja zabieram się do omówienia tematu. Komponenty w Reakcie mogą przyjmować propsy. Propsami może być funkcja, tablica czy też zmienna. Przekażmy sobie propsa title do book. Czyli przechodzimy tam, gdzie wywołujemy nasz komponent. W naszym przypadku jest to article, a następnie tutaj widzicie mamy book. No i teraz chcemy przekazać do niego propsa, który będzie nazywał się title, czyli po prostu title. I niech on posiada tytuł książki, na przykład Przygody Gullivera. Albo dobra, niech to będą po prostu przygody, żeby to nie było za długie. Jak teraz odczytać tego propsa? Przechodzimy do komponentu book, a następnie tam, gdzie przekazujemy parametry przy tworzeniu naszej funkcji, musimy sobie wywołać props. Tak jakby w tych propsach znajdują się właśnie wszystkie propsy, które tam sobie przekazujemy. No i teraz, żeby to wywołać, wystarczy, że na przykład tutaj napiszemy tytuł, a następnie tutaj odwołamy się do props.title. I w tym wypadku, jak widzicie, mamy przygody, czyli to, co sobie tam zdefiniowaliśmy. Z racji tego, że props jest obiektem, to możemy na etapie przekazywania parametru zdestrukturyzować sobie title. Jak? Dokładnie tak, jak pokazywałem w jednych z poprzednich odcinków. Czyli w parametrze funkcji, zamiast tutaj wpisywać props, to wpisujemy po prostu title, tylko używając nawiasów klamrowych. Teraz oczywiście props.title nie jest dostępne, ale już samo title będzie. I jak widzicie, działa, nie ma żadnych błędów. Pamiętajcie o tym, że przekazywanie propsów działa tylko w dół, czyli możecie przekazać propsa z rodzica do dziecka, a nie z dziecka do rodzica. Czyli w górę nie działa, w dół owszem. Przekażmy sobie teraz funkcję. Niech nasza funkcja po prostu pokazuje coś w konsoli. Czyli wróćmy sobie do article, następnie tutaj stwórzmy sobie jakąś funkcję, niech ona się tam nazywa show in console. No i tutaj niech będzie console log, załóżmy działa. Teraz, żeby przekazać tą funkcję, tutaj zaszyjmy sobie to do nowej linii, to też możemy w ten sposób. To tutaj dajemy nazwę kolejnego propsa. Załóżmy, niech on po prostu nazywa się show. No i teraz, żeby przekazać tą funkcję, wystarczy, że zrobimy to poprzez this, a następnie show in console. Oczywiście this używam z tego i wyłącznie powodu, że jesteśmy w klasie. Natomiast kiedy robilibyśmy to samo, ale byśmy byli w komponencie book, no to oczywiście po prostu wpisujemy nazwę tej funkcji. Warto tutaj wspomnieć o jednej rzeczy, czyli tutaj nie wywołujemy tego w ten sposób. Dlaczego? Ponieważ właśnie coś takiego to jest wywołanie, czyli w momencie, kiedy nasz komponent by się renderował, no to ta funkcja nie zostałaby przekazana, tylko po prostu by się wywołała. Także robimy to tylko w ten sposób. Wywołanie tej funkcji zrobimy sobie w następnym odcinku, gdzie przedstawię Wam event onClick. Także w tym odcinku tyle. Pamiętajcie o łapkach, subskrypcjach i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!